Cześć, witam was bardzo serdecznie. Zapraszam was na kolejny odcinek z gry Fański Jumping. Dzisiaj sobie zagrałem w Puchar Świata, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku ze Fański Jumping. Zobaczymy, czy skoczyn nie doszło. Nie, to zagrałem na Trondheim Engelberg i na Wigersu. Taki jest plan, moi drodzy. 30 skoczków. Heimengelberg i Vigersund. No. I niech się ładuje. I zobaczymy, czy się co zmieniło w tym Pucharze Świata, czy też nic. Bo tak jak wczoraj wspominałem, było dużo aktualizacji i miał być farming, ale no obiecałem wam, że jak wyjdą te aktualizacje, no to dla was to nagram, to więc dlatego nagrywam Fański Jumping, byście wy mogli sobie te skocznie zobaczyć i tak dalej. Sobie przetestujemy. Ryoyu Kobayashi. Ryoyu, nie wiem jak się mówi, napiszcie w komentarzu, jeśli ktoś wie. Ale zobaczcie, też poprawili tą fizykę upadku, bo narty się odszczepiają, a tego nie było. Na lepszym, według mnie, poprawili. O, to jakaś lekrama. To złowieniem ryb, jakaś gra, ale no ja nie lubię takich gier, jak łowienie ryb, FIFA nie lubię też. Więc takich gier na kanale jak FIFA nie będzie. Nie piszcie komentarzy czasami. O, i teraz na dwie nogi. Nawet nie jesteśmy na pierwszym miejscu, moje to dobre. A no, nowa skocznia Trondheim, to więc też nie będzie za dobrze. O, fajnie dekoracja wygląda też. Twórcy się naprawdę postarali, jakby to wszystko nam tak odwzorować, tak jak jest naprawdziwo. Na przykład otóż ta dekoracja, to też jest fajne, to jak skoczek upada, o, to Football Manager, to już tu na kramie widzieliśmy wczoraj. O, Engelberg. Ciekawe jak nam tutaj pójdzie, jak na Vigersund flota naciarski. Jestem ciekawy, jaką skocznię twórcy dodadzą w następnej aktualizacji. Bo co by mogli dodać? Oberstdorf Mammut bym chciał i czekam, aż zostanie dodany. Jeszcze też bym chciał, żeby dodali Willa, bo nie ma. Jeszcze też bym chciał, żeby dodali Lillehammer właśnie. Te skocznie bym chciał i żeby jeszcze dodali Szczyrk lub Karpacz. Ale to tam już od twórców zależy. No też słabo nam idzie coś na tej skocznie. Musimy się teraz postarać. Może na Vigersund będzie lepiej. Dziesiąte miejsce. Może na ostatnim nie będziemy. Otóż nie jesteśmy na ostatnim miejscu. Bardzo to mnie cieszy. Te dekoracje dają mi tam do muzezy, tam jest to. Dobra, teraz ostatnią kołku na dzisiejszy odcinek, czyli Vigersund. Loty narciarskie, przypominam, gdyby ktoś nie wiedział. Teraz musimy się postarać. 247. Będzie ciężko, będzie bardzo ciężko.
Ale czy złapiemy to noszenie? No, 227,5. No, teraz będzie na pewno lepsze miejsce w Pucharze Świata w tym całym. Na pewno nie będzie tak słabo jak w dwóch poprzednich konkursach w Engelbergu i w Trondheim. Jutro nie będzie odcinka, pojutrze też nie będzie, no a zaś cię wezmę za nagrywanie farminga tylko. No bo trzeba ponadrabiać te farmingi teraz. Na razie będzie seria pierwsza, 19, bo seria druga też będzie, ale pierwsza będzie seria pierwsza. Jak to nagrywać? Na tej mapce europejskiej, a teraz na mapce amerykańskiej. Tylko nie wiem, co tam będziemy robić, czy orać, czy co tam. We Farmingu 19 w serii 1. Dobra, to ja się z wami żegnam. To byłby już na tyle. A mówię, na razie, ma do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!